Kolejny cenny punkt: futsal klasie dopisała do swojego dorobku drużyna Giejma, lepszy futsal Leszno. W poniedziałek Leszczynianie wybrali się do pniew, by zmierzyć się ze znajdującą się na 11. miejscu w tabeli drużyną Red Dragon z pniewy. W mecz lepiej weszli gospodarze, którzy już w drugiej minucie spotkania wykorzystali nieporozumienie w naszych szeregach i za sprawą swego kapitana Adriana Skrzypka wyszli na prowadzenie. Na odpowiedź drużyny z Leszno nie trzeba było długo czekać. Zaledwie cztery minuty później za sprawą Michała leszczynia Leszczynianie mogli cieszyć się z bramki wyrównującej. Zawodnicy schodzili do szatni przy się 1 do 1. W drugiej połowie nie oglądaliśmy zbyt wielu okazji bramkowych. W 27 minucie na listę strzelców wpisał się Hubert Olszak. Ciekawie zrobiło się w końcówce meczu. Wszystko za sprawą przewinienia w polu karnym na Piotrze Pietruszko, byłego bramkarza Leszczynian Łukasza Błaszczyka, reprezentującego aktualnie drużynę z PNiew. Arbiter spotkania podyktował dla naszego zespołu rzut karny. W tym momencie mogły skończyć się marzenia gospodarzy o ugraniu punktów w tym meczu. Niestety Leszczynianie nie zmarnowali swoją okazję, a jak wiadomo niewykorzystane szanse lubią się mścić. Tak było i tym razem. Chwilę później zespół Red Dragon z Pniewy postawił wszystko na jedną kartę, wycofując bramkarza i grając w przewadze jednego zawodnika w polu. Jak się okazało, była to słuszna decyzja trenera gospodarzy, ponieważ na dwie minuty przed końcem spotkania jego podopieczni ze sprawą strzału Gracjana Miałkasa doprowadzili do remis misu